błogosławią. Szanowni Państwo, jesteśmy po meczu pierwszej ligi. Z Wami jest Wisła Puławy. Rezultat końcowy 1-0 do drużyny gości. Gościmy na tradycyjnej konferencji pomeczowej obu szkoleniowców i prosimy tradycyjne podsumowanie po pierwszego trenera drużyny z Puław. No, przed tym meczem ciążyła nas historia. Dawno nie byliśmy meczu w Mielcu. W ogóle dawno nie graliśmy meczu ze Stalą Mielec. Dlatego uczulałem chłopaków i cały tydzień pracowaliśmy nad tym, żeby w końcu w naszej grze pojawiła się cierpliwość. I dzisiaj ta cierpliwość naprawdę była i za to chciałem chłopakom podziękować. Bo graliśmy już piękne mecze, które kończyły się przegranymi, ewentualnie remisem. Natomiast dzisiaj chodziło o to, żeby cierpliwie poczekać na Stal. W odpowiednim momencie przyspieszyć i ten mecz wygrać. I to się udało i jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. Mikrofony mamy przy trenerze z Puław, więc czy mamy pytania do trenera drużyny gości? Jeśli nie, to proszę się przepiąć do trenera gospodarzy. Następnie chciałbym pogratulować trenerowi zwycięstwa. 3 punktów. Tak naprawdę troszeczkę oddanych bez walki, bym powiedział. My u siebie tutaj w domu jesteśmy w klubie z historią, także ta determinacja musi być większa. Pierwszą połowę praktycznie bardzo szwankowało rozegranie od tyłu. Zbyt wolno, zbyt bojaźliwie. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli nie da się drużyny ukuć, nie da się strzelić bramki, nie da się doprowadzić do sytuacji, to przede wszystkim swoją drogą musimy gości męczyć. Musimy gości męczyć z lewej strony na prawą. Akcje odskrzydlające, szybsze podania od tyłu. No dzisiaj niestety to szwankowało i przegrywamy mecz, gdzie w takich spotkaniach powinniśmy dopisywać punkty. Ja po ostatnim spotkaniu mówiłem, że mieliśmy troszeczkę szczęścia na Bielsku. Zwyciężyliśmy tam spotkanie, natomiast tutaj tego szczęścia zabrakło i zabrakło takiej determinacji, jak było w Bielsku Białej. Na pewno dzisiaj ona była mniejsza. Będziemy na ten temat rozmawiać, będziemy pracować dalej, żeby umieć grać również w ataku pozycyjnym, żeby drużynę, która dobrze się broni, konsekwentnie zmęczyć i doprowadzać do sytuacji. Dziękuję. Czy mamy pytania? Jeśli nie, dziękujemy bardzo.